jest moja. To nie ja. Tylko metal. Martwy metal. To Hinza. Co jest z twoimi wszczepami? Są jakby niedokończone. Dokończone czy nie, to bez znaczenia. Biku nie poddaje ciała cyborgizacji. To wbrew wskazaniom prawi mokrzy. Oni o tym wiedzieli, a teraz już nie ma odwrotu. Chwila. Ktoś cię do tego zmusił? Mnie i jednego z moich braci. Uśpili mnie i zabrali mi ciało. Kpili ze mnie. Jak można zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi i jeszcze z niego kpić? Przecież to bez sensu. Kto mógł zrobić coś takiego i po co? Prosiliśmy ludzi o jałmużnę. Nagle podeszli do nas tamci. Śmiali się. Zapytali, czy przyjmujemy płatność we wszczepach. Przypominali bardziej maszyny niż ludzi. Mówili, że chcą nas ulepszyć jak przedmioty. Maelstrom. A gdzie ten drugi mnich? Nadal z nimi? Tak. Ja byłem pierwszy. Dopiero zaczynali się zastanawiać, co mu zainstalować. Wyglądasz na kogoś, kto potrafi rozmawiać z takimi jak oni. Błagam, pomóż mojemu bratu. Może jeszcze nie jest za późno. Nie chcę, żeby on też musiał żyć w ten sposób. Ostrzegam, że może dojść do walki. To Maelstrom. Na pewno jest jakieś inne rozwiązanie. Pomóż nam, ale nie za cenę ludzkiego życia. Zobaczę, co da się zrobić. Tak czy inaczej, wchodzę w to. Nie wiem, jak ci dziękować. Szukaj magazynu na północ stąd. Tam go trzymają. To zaraz przy drodze, która biegnie wzdłuż przystani. A gdyby tak przykręcić mu karabiny zamiast rąk, będzie kabaret, gdy zechce mu się strzać. Może założysz szkołę wystrzałowego buty. Mnich nowej generacji. Full metal mnich. Kurwa, to był mój żar. Proszę, darma przyniosła mi spokój. Nie odbierajcie mi tego. Stul pysk, bo wytnę ci język. Czyli to tutaj trzymają naszego braciszka.
Nie róbcie mi tego! Mój zakon jest przeciwny wszczepom! Nie, nie chcę ich! Już po wszystkim. Nie jestem jednym z nich. Więc co tu robisz? Co się stało? Powiedz najpierw, czy nic ci nie jest. Jeszcze zdążymy pogadać. Miałem szczęście. Nie mogli się zdecydować, jakie modyfikacje będą zabawniejsze. Banda cyberpsycholi. Jeden z nich chciał mi wyciąć żuchwę. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Cieszę się, że nie zdążył. Czemu zawdzięczam twoją interwencję? Akurat przechodziłem obok i usłyszałem chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłem tego tak zostawić. A tak poważnie, to przysłał mnie twój brat. Nie chciał, żeby zrobili ci to samo, co jemu. Dziękuję ci z całego serca. Szczególnie, że najwyraźniej nikogo nie zabiłeś, obyś zawsze kroczył tą ścieżką. Nie ma znaczenia, jak potworne czyny popełnili ci ludzie. Nie nam decydować, na co zasłużyli. Amen? W ogóle to jak trafiliście na Maelstrom? Ludzie raczej się do nich nie zbliżają. Nie jesteśmy stąd. Wędrujemy od miasta do miasta. Nie mieliśmy jeszcze okazji dowiedzieć się, kogo unikać w Night City. Myślałem, że mnisi żyją w klasztorach. Nie zawsze tak było. Ja i mój brat należymy do wspólnoty, która nawiązuje do początków buddyzmu. To ciekawe życie. Poznaliśmy wielu niezwykłych ludzi. No, właśnie widzę. Nie kpij. Wiemy, że świat jest niebezpieczny. Ale jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie dowiesz się, co czeka za bramą twojego domu. Myślę, że to rozumiesz. Dobra, nieważne. Twój brat czeka na rynku niedaleko stąd. Złapię oddech i zaraz do niego pójdę. Teraz to on będzie potrzebował wsparcia.